Tak, własny plan, własnym planem. Witam serdecznie z tej strony Dim 2. Chyba tego jeszcze nie było takiego ładnego motywu, z tego względu, że na razie zabiliśmy czarownicę i tego Irdorana, czy jakoś tak on się tam nazywa. Chciałbym przyspieszyć, ale prawdopodobnie nie mogę, bo mi się renderują 3 filmy. Więc musi się sama gra wczytać. Dobra. Już wiem, gdzie skończyłem. A, zlecenia bez Soxenfurtu. Dobrze, idziemy. Idziemy. Zlecenie bestie z Oxenfurtu może być zleceniem bardzo w porządku. Jeszcze jest to parę kroków. Niedźwiedź. Ty mała gnido. Przez niego nie zobaczyłem, która jest godzina. Aha, no to mamy jakieś pół godziny na odcinek. Dobra. Ludzka. Dużo powiedziałeś. Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępy. Drugiego ciała nigdzie nie widać. Czyli czekaj. Szukamy śladów w takim razie. No i gdzie jest? Tu coś jest. Tam są pewnie wilki. Ale to już jest poza obszarem. Trzeba patrzeć jednak na drzewa. Na pewno wiem jedno. W wieśku nie robi mi się tak jak w gotiku. Czyli nie wciska się pauza z niewiadomego powodu. Jak nie widać ciała. Czy tutaj coś jeszcze powinno być? Tu jest ta krew. Tu też jest krew. Ale jak nie ma żadnych śladów, to znaczy trzeba patrzeć na drzewa. Tylko że do licha tu nic nie ma. Myślę, że tu może być gdzieś zejście w podziemie jakieś. Wiecie? Bo tu nie ma nic takiego, co można by powiedzieć, że jest. Aha, chyba, że tutaj jeszcze mogą być gdzieś. No to gdzie to dziadostwo? Albo ja mam bardzo zmęczony. O! Nie, jednak nie.
tu jest. Dobra, pójdźmy w tą stronę. Bo ja tam nic nie znalazłem. Co ja tam do diabła powinien znaleźć? Bo na razie zupełnie wilki drażnią. Dobra. To drzewo się nie liczy. To drzewo też się nie liczy, bo jest za daleko. Chodź, czekajcie, tutaj coś jest. To jest muchomor. Kumacie, to są muchomory. Ale to już jest poza obszarem. Tu coś jest, ale to są wilki. Tam jest coś. Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony. Widać, nie wszystko na nim do gniazda. Przez tego zakichanego wilka zgubiłem ten pienik tu. O nitce do kłębka. Dalej ślady. Muszę kichnąć. Nie będzie mi się chciało tego wycinać. Więc jeśli ktoś napisze, to odpowiem dziękuję. Tu ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. Chyba tam. Cienkie stosiny to arachewiuszy fiura. Ciekawe. Za co trzymałem 25 ekspa? Ładny. I mój ulubiony motyw. On zawsze wygląda, ten piękny motyw. No, czyli potrzebowaliśmy 10 minut do tego momentu, więc jest całkiem w porządku, myślę. Przeciążenie. Ty, przeciążenie. Ja ci dam przeciążenie. Co to za zbroję podnieśliśmy? Taką dobrą zbroję znalazłem. Nakrwawienie, odporność na obrażenie cięte. Biorę, tylko że jest ciężka. Będzie dwa do wywalenia, ale czy jeszcze coś mogę wywalić takiego? A chyba to mogę nawet zmienić, bo coś mi się wydaje, że te spodnie... Czy nawet te? Nie, te. Tylko muszę znowu znaków poszukać. To jest coś lekkie. To jest coś ciężkie. R pamiętam, tak?
No i lazik. Nie sprawdziłem jeszcze, co daje mi trofeum z tego archegryfa, ale już. Lecimy drogą. Fajnie, bo znaleźliśmy naprawdę niezłą zbroję. Nawet nie wiem, czy nie jest lepsza od tych wiedźmińskich, co ja chcę robić. No, jak tam? Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Super. Dzięki. Tak na przyszłość. Wzywajcie wiedźmina, zanim poleje się krew. Dobra. Jedziemy do naszych kumpli. Właściwie można by porobić tę misję. Dalej w las. Teraz Radowic spóźnił się z żołdem po cały tydzień. Najpierw porozmawiamy z Alvalachem, potem zobaczymy, co jest grane dalej. Może będzie jakiś fajny motyw jeszcze gdzieś. Myślicie, że to już jest koniec? Tak szybko? Jest to prosto parę odcinków. Się napijam. Jeszcze zrobili krew i wino, więc... Nie, krew i piach, tak? Ale myślę, że to nie będzie takie hop-siup. Nie, to na pewno nie będzie taki hop-siup. Coś się na pewno stanie gdzieś, coś jeszcze będzie, jakaś wyprawa, że coś będzie trzeba zrobić, loże czarownic. Będzie trzeba złapać. Nie lubię, jak jest noc. Piękne. Słyszałeś kiedyś legendę o białym wilku? Kolejny dzień. Dobra, jak chcą, żebyśmy porozmawiali z Avalachem. Tu? Czy jeszcze wyżej, wyżej? Nie sądziłem, że to jest takie wielkie. Dobra. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. No. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Aha, czy jeszcze mamy dwóch do załatwienia. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skoro o tym wspominasz, zakładam, że nie jest to wiedza powszechna. Rzekłbym nawet, że to tajemnica. Jak zdołał ukryć coś takiego?
O, zapewniam cię, że w zacieraniu śladów jest wyśmienity, choć niezbyt finezyjny. Ale ja jestem lepszy w ich odkrywaniu. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuję. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Właśnie. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Spotkajmy się na miejscu. Po drodze muszę coś załatwić. Pośpiesz się. Nie mam zamiaru wystawać na ulicy dłużej niż to konieczne. No to zrobimy to w tym odcinku jeszcze? 11 minut, trochę mało, ale... Ale w międzyczasie... Mógłbym trochę... Nie, to nie tu. Tu. Mógłbym zaszaleć i zrobić małe myksy jeszcze niżej. Z kufrem. Potrzebuję schować kilka rzeczy. A jeśli tu mój kuferek. Trzydziesty dziewiąty poziom, no szbycie szlaczek trafił. Dobra, to sobie wsadzę tu. To też. To też, bo nie będę tego nosił. To sprzedam, to sprzedam. Buty też sprzedam. To sprzedam. Mam jakieś trzy miecze. Rynsztunek, wilka. Wilka. A ty czym jesteś rynsztunkiem? Nie ma napisane. Po co pisać? Ale mnie tak naprawdę interesuje tylko rynsztunek szkoły wilka, więc ten wilka będę nosił ze sobą. To mogę zostawić. To też. To też. Już bym wolał 10% Queena, ale... Chociaż... Ja wiem, że on tu jest, ale ja chcę narazić do Kowala. Może... Uda się coś jeszcze wykminić. Może uda się podbić rynsztunek wiedźmiński wyżej. Chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie. Tu jest jakiś alchemik. Do niego też zajrzymy na chwilę. Koszty spadną. Jakbym zobaczył kogoś pływającego w kanałach, w rzece po nocy,
bym się ostro zastanawiał. To jednak nie ten budynek. Dobra, walić to będzie dłuższy odcinek. Albo po prostu po teleportacji zrobię małe cięcie. Mam nadzieję, że Awal tam zginie. Znam ten dom. Przegnałem stąd bożątko, które brali za ducha. Tak. Jest tam ktoś? No i co teraz? Kto wy jesteście? Przyjaciele. Rodzice są w domu? Są, ale zajęci. Matula właśnie okłada tatę patelnią, bo się kurczył? Rozumiem, nie będziemy przeszkadzać. Wpuścisz nas? Wpuszczę. Więc co, jak ja bym zobaczył dwóch facetów, jeden z dwoma mieczami? Czemu mama się wścieka na tatę? Bo tata jest całkiem fajny. Czasem trochę śmierdzi w wózku. Ale za to dziś poszedł na dół. Dostałem klocki z drewna i tu... Tu jest przejście za ścianą. Już w życiu. To tutaj. Nie podoba mi się to. Ale to moje zdanie tylko. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Fajną tą zbroję znalazłem, cieszę się. Nienawidzę portali. No nigdy grad okradki. Okrawki czy okradki? O, jesteśmy razem na szczęście. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Didivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Chciałem zapisać i przerwać, ale już. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia. Zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice. Głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światów? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Mam mapę?
Nie mam mapy. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać. Czy nie mogę? Najwyżej kilka chwil. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Ja wyciągnę, on wyciągnął sam. Myślałem, że będą gorsze. Nie poradzimy sobie ze wszystkimi. 3, 2, 1. Co za... A może wyjąłbyś miecz? Wskakuj. Dobra. No ładnie. Gdzie mnie wywiało? Avalach? Mogę chociaż sobie zapisać. Następnego przejścia poszukamy w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon, moi mili. Na razie jesteśmy w jakimś dziwnym świecie, którego nie potrafię w jakiś sensowny sposób określić. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.